Pierwsze nagranie pochodzi z kanału YouTube Bayon. Jest prowadzony przez mężczyznę o imieniu Nick, który eksploruje przerażające, opuszczone miejsca. W jednym z odcinków Nick wraz z przyjaciółmi eksploruje szereg wąskich przejść w jaskini. Otwory w tunelach są tak małe, że muszą zostawiać plecaki, aby się przez nie przecisnąć. Po jakimś czasie zostaje on w tyle. Woła swoich znajomych, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Rybiat! Rybiat! Zostaje sam, zagubiony w jaskini. Musi się czołgać na brzuchu, a nad nim śpią nietoperze. Blit, zdyrkaj. Oj, blять, jaka chujnia tam. Oj, blять, ja tak испугался, ребята. Смотрите. Jakby tego było mało, w trakcie eksploracji zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Nagle jego kamera zaczyna się dziwnie zachowywać podczas nagrywania jednej wnęki. Mnie кажется, ребята, пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь! Что это камень? Да хули я так боюсь? Видите эту херню? Сейчас вам ее покажу. Что с камерой? Как будто моторчик в камере завелся и начал ходить туда-сюда. Chwilę później, gdy wchodzi na górę, ma wrażenie, jakby ktoś rzucał w niego kamieniami. Z tej góry? A теперь в такую же гору надо подниматься. Ух. Ребят? Cała przygoda staje się jeszcze gorsza w momencie, gdy jego światło zaczyna przygasać i słyszy dziwne odgłosy w jaskini. Jeden jest na tyle głośny, że ten biegnie na oślep w ciemnościach. Momentu. Ja chcę powiedzieć, że tutaj jest тупик. I mnie надо возвращаться побыстрее назад. Ой. Postanawia całkowicie zrezygnować z poszukiwania przyjaciół i wrócić drogą, którą przyszedł. W momencie, gdy wraca do swojego plecaka, zdaje sobie sprawę, że ktoś albo coś w nim grzebało. O, все. Да ну, подождите, ребята. Что за бред? Что за Что за Меня все вытащили из рюкзака. Вроде ничего не взяли. Ребят, здесь кто-нибудь есть, ребят? Nikt twierdzi, że chociaż wtedy tego nie zauważył. Jego kamera najwyraźniej uchwyciła świecące oczy, obserwujące go z ciemności w jaskini. Ale ty co myślisz? To, co uchwycił Nick przed kamerą, jest prawdziwe, czy raczej zwykły fake? Z pewnością to wszystko jest dziwne. Młody mężczyzna z Oregon twierdzi, że usłyszał dziwne dźwięki dochodzące z tunelu kanalizacyjnego w pobliżu jego domu. Chcąc badać źródło tych odgłosów, chwyta kamerę i kieruje się do kanału ściekowego. Hello? 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 Hello?
Она не захочет. 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 Mówiąc szczerze, ten film został nagrany kamerą ze strasznie słabą jakością, więc raczej nie będziemy tego nagrania analizować. Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Mężczyzna słyszał te przerażające dźwięki, postanowił wziąć kamerę i samotnie udać się do tych podziemi. Nie brzmi to trochę podejrzanie, ale jak zawsze, ostateczną opinię, drogi widzu, pozostawiam tobie. Trójka znajomych postanowiła zbadać tunel kolejowy w pobliżu jeziora Odell w Oregonie. Mimo że mają latarki, w tunelu jest tak ciemno, że ledwo widzą na kilka metrów przed siebie. Na początku nie spieszyli się, powolnie spacerowali po torach. Jednak w miarę zagłębiania się w tunel, zdają sobie sprawę, że jest on znacznie dłuższy niż zakładali. Wygląda na to, że trochę się zdenerwowali i zaczęli biec, aby dotrzeć do końca tunelu. Nerwowość szybko zmienia się w panikę, gdy jeden z chłopaków mówi: wydawało mi się, że coś słyszałem. I thought I heard something. Where's the door? Where's the door? We're probably barely halfway. What if a train started coming right now? Niecałą minutę później dostają odpowiedź. It's a train! I'm gonna get on the side! Chłopacy wskakują w błotnistą wodę, a gdy pociąg się do nich zbliża, mocno przyciskają się do ściany tunelu. Na szczęście żadnemu z nich się nic nie stało, ale zapewne już nigdy nie będzie im się chciało spacerować po tunelach, w których jeżdżą pociągi. Timothy z Quebecu w Kanadzie twierdzi, że widział coś dziwnego poruszającego się w lokalnej kanalizacji burzowej, ale oczywiście nikt mu nie uwierzył, więc zdecydował się zabrać ze sobą grupę przyjaciół, aby zbadali z nim to miejsce na własne oczy. Oto co się stało. Więc czy to tajemnicze stworzenie uchwycone na kamerze, czy to tylko efekty specjalne? Autor tego nagrania twierdzi, że film jest w 100% prawdziwy, ale daj znać, co o tym myślisz w komentarzu.
Projekt Riese to tajemniczy plan armii niemieckiej mający na celu zbudowanie szeregu podziemnych konstrukcji w górach sowich w Polsce podczas II wojny światowej. Jednak konstrukcje te zostały zniszczone i ich nie ukończono, pozostawiając jedynie dziwne tunele i jaskinie. Prawdziwe przeznaczenie tych tuneli nigdy nie zostało odkryte, ponieważ nigdy nie odnaleziono żadnej dokumentacji opisującej projekt Riese. W tym filmie grupa odkrywców z Polski wędruje ciemnymi tunelami, aż nagle spotykają coś dziwnego. Nie ma nic. Pusto, nikogo. Widzicie to? No. Mam. Użytkownik 4chana próbował rozjaśnić i nieco ustabilizował wideo, aby dziwne stworzenie było nieco wyraźniejsze. Nie ma nic. Widzicie to? Wygląda to jak małe stworzenie biegające na dwóch nogach. Czy to jakiś potwór? A może to tylko efekty specjalne? Także to już jest niestety koniec dzisiejszego odcinka, ale jeśli lubisz się bać, na środku ekranu znajduje się ostatnio opublikowany przeze mnie film. Możesz w niego kliknąć i cieszyć się kolejną dawką paranormalnych nagrań. A tuż obok, po prawej stronie, znajduje się nagranie specjalnie dopasowane do ciebie. No i standardowo, jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś cały film, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, a ja przypnę ci serduszko. Także dzięki za obejrzenie, na razie i cześć.